Siema, witam wszystkich, niedzielny poranek, fajnie, wczoraj spędzony dzień, bo wczoraj żeśmy polatali, troszkę na 3WS i OSE, przeprawiliśmy się przez Bug, przejechaliśmy się tam kawałek też jeszcze po tym za Bugiem, w tych miejscowościach różnych. No i w drodze powrotnej wracaliśmy już nie przez Bug, tylko chcieliśmy jechać na most i co najciekawsze, jedziemy sobie. Droga taka dosyć, jak to się mówi, kiepskawa, asfaltowa, ale już taka mocno rozbita. I tak jedziemy tam z 60-65 na godzinę. No tak normalnie się jechało, jakby to przewodowa prędkość. Coś mi zaczyna chrobotać. Raz, drugi, trzeci. No i tak kurde zwolniłem i zaglądam i tak słucham, gdzie to? Patrzę z przodu, kurde, jedna część butnika, ten spornik, który trzyma. Pęk! Kurde. Co robić? No nic, jechałem dalej, ale już jechałem tak 30-40 na godzinę. I to sporo kilometrów, bo to 30 kilometrów na pewno jechałem taką prędkością. Także musieliśmy zwolnić, później tam zajechaliśmy do Krzyśka, pospawaliśmy to, Krzysiek pospawał. Pospawał mi to i w drogę do domu ruszyłem. Wracałem. No wczoraj sporo, bo wczoraj ja wiem, myślę, że około 260, może nawet 70 km wczoraj na pewno zrobiliśmy. Myślę, że spokojnie. Dokładnie nie spojrzałem na licznik, ale no tam i z powrotem do Krzyśka to jest 150 prawie. Tam i nazad. Prawie 150, bo tam wychodzi do niego 75 km bodajże wychodzi jakoś tak, że no. Coś takiego. 150 wychodzi tylko do Krzyśka, także my wczoraj jeszcze na pewno około 100 to nakręciliśmy tam wokół tego, co jeździliśmy. Potem sporo kilometrów polataliśmy. O, także taka sytuacja. O. A w piątek miałem takie kartery 0,51, już to jest z ostatniego roku produkcji, za szeroki rozstaw, szpilek, coś się takie, ten przykręca już na... I tak myślę, mam wszystko, tam zawiozłem do spawania jedną, drugą rzecz, bo tam był uchwyt łamany standardowo od umocowania silnika i był urwany gwint od dekla, ten co pod spodem, pod trybem zdawczym, to też to standardowa sprawa w tym. To jest, jeszcze ja nie spotkałem się, żeby tam nie było ten gwint wyrwany albo połamany albo co. No ale pomijmy to. Fajnie wszystko sobie poczyściłem, po tego poszykowałem, ładnie zdystansowałem skrzynię biegów, żeby wszystkie biegi ładnie pracowały. Wpresowałem łożyska na wał, wszystko powkładałem, społowił się fajnie, wszystko luźno, fajnie pracuje, elegancko. No i złożyłem sprzęgło, złożyłem tutaj łańcuszek, kopniak, wszystko i myślę, wezmę kopniak, zobaczę jak to wszystko pracuje. Ja patrzę. A tam, gdzie się opiera półksiężyc, to wydarte, kurwa, aluminium. No myślałem, że mnie szrak jasny spali, kurwa. Stary, kurwa, dureń, kurwa, i takiej coś pominąłem. Zawsze to wszystko sprawdzam dokładnie, jak ja to pominąłem, nie mam pojęcia. No tak wyszło, jak wyszło, kurwa. Teraz muszę to wszystko rozebrać i zawieźć apiaś do spawania. Także... Silnik już by był prawie gotowy, bo cylinder to wszystko też mam, tylko tam jeszcze muszę szpilki oddać do cynkowania. Szpilki do cynkowania, no dekiel musi mi Tomek przywieźć. Zapłon mam. Wszystko jest, no tylko kwestia właśnie teraz tego rozebrania, żeby to pospawać. Pospawać, obrobić to i żeby to się miało obco opierać, bo tak wychodzi na to, że jak nawet żebym dał podkładkę zdystansował idealnie wałek od kopniaka, żeby on tam nie miał w ogóle luzu, to może być taka przypadłość, że jak on jest troszkę tylko przychyłu złapie, to się zblokuje w tym miejscu, bo to jest tak wyślizgane dosyć ciekawie.
To właśnie odpuszczanie kopniaka z impetem, to się dzieje takie coś. To się rozbija. Zawsze kopiecie trzeba kopnąć i nogą go cofnąć. Nie tak jak niektórzy pokazują na filmikach, tam jeden taki znany youtuber z Hellcat odpalał, że myślałem, że przez filmik wlazę i mu nogi połamie. Że kopał i pizdut i kopniak puszcza, pizdut kopniak puszcza, zero pojęcia, o mechanice zero pojęcia, zero, 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 nul, zero. Tak się nie robi. Tam się rozbija właśnie ta stopka aluminiowa i później są takie efekty, jak ja mam w tym silniku. O. Nie lepiej to ręką zapalać. Już trump i delikatnie chodzi wszystko. Tak powinno być. O. Także silnik mam prawie złożony do rozebrania. Później go znowu złożę. Taka sytuacja. Ogólnie co? Dużo roboty, ale nie robię przy swoich motocyklach, tylko robię w domu remonty, bo ciepło jest, farba, nie farba, wszystko schnie, także trzeba robić remonty przy tym. Właśnie, powiedzcie może ktoś oglądający jest budowlańcem jakimś i tak dalej. Mam taką sytuację, odpadały mi płytki na balkonie. Oto już lat minęło 15. Może z 15 lat minęło, może lepiej. Co zrobić na powierzchnię to, żeby to nie musiał tego zadaszyć, bo jak zacząłem liczyć, ile ja bym potrzebował pieniędzy, żeby to zadaszyć, to mi głowa zaczęła boleć. Bo tam tyle stali trzeba, bo ja tam nawet drewnianego to nawet nie mam zamiaru robić, bo z drewna to tam to nie ma co, tylko stalowe konstrukcje chciałem rozpawać, bo tam mam balustrady stalowe do tej konstrukcji chciałem dospawać. Zrobić ze stali. Co zrobić na podłogę, żeby to się z biegiem czasu nie rozpierdoliło, jak te płytki? Co to położyć? Coś wylewka? Nie, też się kruszy wszystko. Każda rzecz, którą tylko zrobię, to się rozpieprza, bo tam już było dużo rzeczy przerabianych. Także może ktoś ma jakiś pomysł, to proszę napiszcie w komentarzach taką sytuację. Bo... O. A ogólnie, rzecz biorąc, od maja nalatałem już gabrychą dokładniutko 2000 km. Także myślę, że w tym roku, jak nic mi się nie spieprzy w silniku, nic mi nie padnie, to myślę, że będzie ładny wynik. Że będzie ładny wynik w tym roku, będzie ciekawie, bo już 2000 km jest nalatane. Już dwójeczka jest przekroczona, także to dosyć ładnie, bo dużo jeżdżę w weekendy właśnie. Bo dużo kilometrów robię, bo ponad 100 zawsze robię. Grubo ponad 100, ponad 200, także jest elegancko. Dobra, nie przedłużam, bo mi kawa stygnie. Muszę kawkę wypić. Lubię kawę pić z rana, bo kawa z rana jak śmietana. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć.